13 sierpnia 2018 roku Shannon Watts wraca z wjazdu służbowego do domu. W domu czeka na nią mąż i dwójka dzieci. Shannon jest w ciąży, z obrazka wszystko wygląda na to, że jest no, perfekcyjnie, no, amerykański sen. Następnego dnia rano okaże się, że Shannon i dzieci przypadły. Pytanie, gdzie przepadły? Pojawia się policja, się, pojawiają się zainteresowani, wszystkim zaangażowani sąsiedzi, Również zaangażowany we wszystko mąż. Wszystko jest nagrane, wszystko jest na taśmach. Zaczynają się poszukiwania. Nikt nic nie wie, gdzie zniknęła, szanowni dzieci. Od razu sprawa staje się turbo popularna w całych Stanach Zjednoczonych. I to, co wyjdzie po paru dniach, wstrząśnie Stanami w taki sposób, że mimo, że od zbrodni minęło już ponad 4 lata, to cały czas są bardzo zaawansowane dyskusje w tej sprawie, bo okaże się, że Chris Watts, perfekcyjny facet, uśmiechnięty, otwarty, współpracujący, okaże się zimnokrwistym mordercą, który zamordował swoją ciężarną żonę, który zamordował swoje dwie córki i bez drgnięcia nawet powieką czy brwią, tego samego dnia pojawił się w pracy, co zabił, rozmawiał z policją, rozmawiał z telewizją. I jak do tego w ogóle mogło dojść? Jak mogło dojść do tego, że gościu, który. Widać, że jest turbo zaburzony, że jest totalnie odklejony od rzeczywistości. Przez te wszystkie lata mógł to ukrywać, mógł założyć rodzinę, mógł mieć dwójkę dzieci, mógł mieć jakąś grono znajomych wokół siebie i nawet przez chwilę nie wzbudzić żadnego podejrzenia. W tej sprawie będziemy się przyglądali teraz, bo jest to jedna z głośniejszych spraw, które, o których mieliśmy okazję nagrywać. I będziemy starali się odpowiedzieć też na kilka pytań, mianowicie, czy Watts. Planował swoją zbrodnię, czy to jest po prostu kolejny przykład gościa, który pękł, który miał przesyt czegoś i eksplodował w afekcie, że mógł zamordować własną rodzinę? Przyjrzyjmy się temu, czy, czy może ktoś więcej był w to zamieszany niż on sam. Tak. Czy jak ktoś maczał palce w tym, co się wydarzyło, czy jest tu też jakiś element paranormalny? Bo jest to sprawa, która jest nie dość, że sama w sobie trudna do objęcia rozumem, ale im głębiej się w nią, zacznie się w niej grzebać, tym bardziej się okazuje, że jest mnóstwo wątków, które mają podwójne znaczenie, które są niedopowiedziane, które mają jakąś tajemnicę w sobie ukrytą. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy do tej, do tej wędrówki, do tej przygody, bo naprawdę będzie, będzie o czym słuchać. Może jakieś disclaimery trzeba zrobić. Disclaimer dzisiaj jest taki, że że będziemy mówić o obrzydliwym kolesie po raz kolejny? Mhm. Będzie dużo mowy nienawiści z mojej strony? Mhm. Może jakieś przekleństwa? I trzy, i dwa, i jeden. Drodzy, witamy Was w kolejnej części Skoków Mrok, podcastu, w którym przyglądamy się ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefan i Monika. Ja jestem psychologiem, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i temat psychologiczny jest dla mnie bardzo ciekawy. I z tej strony staram się przyglądać omawianym przez nas sprawom. Monika jest doktorem filozofii i wprowadza ducha filozoficznego do naszych odcinków. Przy okazji uczy języka chińskiego i tyle. I ale, tyle. ale też mhm. jesteśmy fajni, więc nie rozłączajcie. Tak jest. Morderstwo rodziny Watts jest jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat, jaka wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. I z jednej strony nie jest czymś nadzwyczajnym, jeżeli można tak powiedzieć, bo jest to kolejny przykład morderstwa, gdzie mordercą jest mąż, ojciec, czyli osoba najbliższa, a zwykle te osoby w pierwszej kolejności się sprawdza, jeżeli ktoś tam ginie, czy umiera albo zaginął. Ale. Coś wyróżnia tę sprawę. I wydaje mi się, że to jest dlatego, że ona dotyka pewnych takich wrażliwych nut amerykańskich, tego, czym jest ten amerykański sen, doskonała rodzina. Jak, w ogóle jak to może być, że coś, co z obrazka fasadowo wydaje się takie idealne, może kryć za sobą tak morderczy potencjał, że no, po prostu giną ludzie. I Będziemy się przyglądali temu z kilku stron, bo, bo sprawa im bardziej, im więcej o niej czytałem, im więcej oglądałem na jej temat różnych informacji, po prostu się z czasem komplikuje. Bo jest bardzo wiele wydumanych, przesadzonych różnych pomysłów, co zaszło, dlaczego i tak dalej. Ale jest też naprawdę wiele ciekawostek. Niektóre są bezpośrednio związane z morderstwem, inne są gdzieś obok, ale pokazują. Że no, ten obrazek naprawdę nie jest perfekcyjny, że bardzo wiele mu do tej perfekcji brakuje. Zacznijmy od tego, co w ogóle zaszło. Cała sprawa zaczyna się 13 sierpnia 2018 roku. Mniej więcej o 1.45 45 2. w nocy kiedy Shannon Watts wraca z wyjazdu służbowego do domu. Często wyjeżdża, na tym polega jej praca, że tam musi się często szkolić albo jeździć na różne jakieś zgrupowania do różnych miast, więc to nie jest nic nietypowego. Tylko, że przyjaciółka, która ją odwiozła do domu jest na tyle, chyba ma na tyle dobrą intuicję, bo tutaj dużo ludzi w ogóle w tej sprawie ma bardzo dobrą intuicję, że następnego dnia rano od razu próbuje się ze swoją koleżanką skontaktować. Ta nie odbiera telefonu, nie odpisuje, nie pojawia się w pracy, nie pojawia się u lekarza, do którego była umówiona, a ona często chodziła do lekarza. Aha, lubiła sobie pochodzić do tak. lekarza. I, Shana, i Nicole a Nicola Atkinson, właśnie ta przyjaciółka, dzwoni na policję. Co jest już takie zastanawiające, no bo. Wczoraj się widziała, czy nawet dzisiaj się widziała, tyle że w nocy z tą, z tą przyjaciółką, i kolejnego już dnia dzwoni. Nie wiem dlaczego nie zadzwoniła najpierw do męża, nie wiem dlaczego najpierw nie zadzwoniła do innych znajomych, ale no właśnie, intuicja. Zadzwoniła, do, zadzwoniła na policję. Oczywiście, żeby zgłosić zaginięcie, no to muszą minąć co najmniej 24 godziny. Nie wiem czy to jest w zależności od stanu, czy, czy jak, czasami jest to 24, czasami 48, tylko że ona wykorzystała taki myk. O którym, będąc w Stanach, pewnie warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak sprawdzenie dobrostanu, tak zwany welfare check. Czyli jestem zaniepokojony, znajomy nie odbiera, nie otwiera, dzwonię na policję, czy ona może w razie czego przyjechać. Policja przyjeżdża, puka do drzwi, nikt nie otwiera, słuchać ze środka szczekanie psa, łoców, czyli no, nie wyjechali prawdopodobnie nigdzie, skoro zwierzę jest jeszcze w domu, więc dzwonią do Chrisa. Chris jest w pracy. Odbiera telefon, szybko tam odpowiada, że faktycznie e, dzwonił do swojej żony, nie wie gdzie ona jest, że ona gdzieś miała wyjść, ale już wraca, zaraz będzie w domu. I bardzo dużo wiemy na ten temat, ponieważ to wszystko jest nagrane. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych od pewnego czasu y, policjanci muszą mieć cały czas włączone kamery, więc wszystko, co się dzieje, czy zatrzymują samochód, wlepiają mandat, czy właśnie przychodzą do jakiegoś domu, jest bez przerwy nagrywane. Więc mamy tutaj dosłownie reality TV. Dodatkowo później pojawią się dziennikarze, tutaj też będziemy mieli mnóstwo nagrań, więc naprawdę z różnych stron możemy to naocznie sobie obserwować. Więc nie, nie posługujemy się tylko pewnymi powtórzonymi historiami. I możemy zobaczyć Chrisa Watson, który podjeżdża swoim dużym pick-upem, wyskakuje z samochodu, z uśmiechem na twarzy, podchodzi do policjanta, podchodzi do tej Nicole. No i że tam coś się stało, że dzwoni do żony, nie może się do niej też dodzwonić, nie wie o co chodzi. Policjant podkreśla kilkukrotnie, bo Nicole mówi, że proszę wejść do środka. Proszę wejść do środka, mówi, że musi dostać zgodę właściciela. No ale Chris mówi, że oczywiście, oczywiście. Wchodzi do domu, jakoś chyba przez garaż i otwiera od środka dom po mniej więcej minucie. No, już według niektórych to już jest podejrzane. Dlaczego od razu po prostu nie otworzył drzwi, natychmiast nie puścił policji? Więc tutaj już się zaczynają pierwsze domysły, że coś tutaj nie gra. Ale wpuszcza policję do środka, policjanci wchodzą i zaczynają się rozglądać. Em, jak się później będziemy mogli domyśleć, em, nie spodziewał się tego. Nie spodziewał się, że tak szybko. Chris, nie spodziewał się, że tak szybko policja pojawi się w domu i to troszkę go, troszkę go wybiło z rytmu. Chris wpuszcza policjantów do domu, wchodzą też, wchodzi też Nicole ze swoim synem. I zaczynają tam się rozglądać i dopytywać Krisa, dopytywać czy właśnie czy się pokłócił z żoną, kiedy się z nią ostatnio widział, e, czy wie, gdzie ona poszła, czy wy do kogo. No i Chris, Chris odpowiada, że tak, że mówiła, że widzieli się o 5 rano, kiedy on wychodził do pracy, że mieli pewne, jakąś tam emocjonującą rozmowę między sobą, że faktycznie mówiła, że gdzieś ma zamiar zabrać dzieci, ale nie wie do końca, gdzie. I kiedy oglądamy to tę konfrontację, to na pierwszy rzut oka nie dzieje się nic dziwnego. Chris jest bardzo współpracujący, nie trzęsie się, nie, nie, nie jąka się, tylko jasno odpowiada na pytania. Tylko, że jest to pierwszy jego kontakt z policją i bardzo dużo mówiący i będzie to jest coś co jest analizowane w ogromnej ilości materiałów co można z tego pierwszego kontaktu wywnioskować Między innymi jest świetny materiał Behavioral Panel czy takiego panelu behawioralnego kanału na YouTube gdzie czterech Super ekspertów od mowy ciała, od wpływu, od czytania mimiki i, i tam różnych tam czytania emocji, wypowiada się dokładnie na temat tej konfrontacji z policją i mówi, na co powinniśmy zwracać uwagę, co jest tutaj nietypowe. I są pewne rzeczy, które będą się powtarzały zarówno w tej konfrontacji z policją, jak i później, kiedy pojawią się dziennikarze, żeby wypytać Krisa. Właśnie jak on się czuje, gdzie jest jego rodzina, gdzie on tam mówi tyle, co on wie, i, i jakiś apel do, do widzów, żeby tam w razie czego, jak coś wiedzą, to tam jakieś informacje, żeby informacji też udzielili. To, co możemy zobaczyć bardzo szybko, i co jest przez wielu ekspertów analizowane, to jest sposób, jak w ogóle kriz wygląda, jak on, jak on stoi, jak on, jak on się zachowuje. Od razu widać to, że ma zamkniętą pozycję, czyli ma złożone ręce. To na co, kolejne szczegóły, na które będą no zwracali eksperci uwagę, to jest to, że ta zamknięta pozycja jest mm, pozycją obronną, czyli i taką, i samokojącą. Czyli to, że nie ma założonych rąk jakoś bardzo splecionych, bo którymi ciężko byłoby lawirować, tylko ma ręce założone tak, że w razie czego mógłby szybko zacząć się bronić. To są Ponoć to są reakcje podświadome, czyli nie to, że on tak zaplanował, tylko że to jego mowa ciała go w pewien sposób zdradza. Zdradza go, że on próbuje z jednej strony coś ukryć, próbuje sam siebie uspokoić i, i czuje się zagrożony. Czuje, że ta konfrontacja z policją jest w pewien sposób skierowana na niego, a nie żeby mu pomóc. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo wyraźnie się buja i... Im bardziej wiedząc o tym, że on jest mordercą, im bardziej yy, widzimy, że pewne pytania właśnie dotyczące, czy on się z żoną przypadkiem nie pokłócił, gdzie on był o którejś tam godzinie, tego typu się pojawiają, tym bardziej on zaczyna się bujać. Czyli w pewien sposób zarówno jest zdenerwowany, ale też sam próbuje się ukołysać. To też jest mechanizmem podświadomym. To, co zwróciło szczególnie moją uwagę, to twarz łoca. Które bardzo dokładnie możemy zobaczyć, zarówno kiedy policja z nim rozmawia, i później, kiedy udziela wywiadu dziennikarzom. On nie ma mimiki, od, odtąd w górę, a bardzo dużo o naszej ekspresji emocjonalnej mówią nasze oczy, brwi, nasze czoło. Kiedy opowiada o tym, że jego rodzina zaginęła, że, że nie wiadomo, co się z nimi dzieje, nie marszczy czoła, nie unosi brwi, nie, nie lata nigdzie oczami, tylko w, w skupieniu, w takim rozluźnieniu mimicznym przygląda się, widać, że patrzy w stronę dziennikarza, odpowiada spokojnie, a nawet tak, tak zakręca jego mimika w stronę uśmiechu, w stronę takiego, wzrusza trochę ramionami, że właśnie tej rodziny nie wiem gdzie ona jest i... I to jest strasznie creepy, to jest turbo niepokojące, to jest bardzo, bardzo dziwne od razu. No, bardzo dużo też osób, które widziały ten materiał, zwraca na to od razu uwagę. Ale to się wpisuje w pewną koncepcję, o której pewnie powiemy. Tak, to się, możemy. Tak. Tak. tak samo jak jego kiwanie się. Mhm. Bardzo. Y jego ym, brak, ym, brak mimiki, można powiedzieć, jego uśmiech może być związany. Są różne te, tutaj teorie i każdy, one się wzajemnie nie wykluczają. Każda z nich w pewien sposób tłumaczy jego zachowanie. Pierwsze to to, że to już jest pewna oznaka zaburzenia emocjonalnego zaburzenia przetwarzania emocjonalnego które może wynikać z narcyzmu może wynikać z psychopatii czyli z tego, że on. Nie ma empatii, że on do końca nie, jakby nie, nie czuje tak jak człowiek, więc nie ma dostosowanego efektu, nie ma dostosowanych emocji do, do sytuacji, która się zdarzyła, bo jemu nie jest przykro, że jego rodziny nie ma. On nie czuje yy, tragedii sytuacji, że potencjału straty rodziny, poza tym, że sam jest sprawcą. Ewentualnie, jeżeli coś czuje, no to właśnie zagrożenie, że może zostać wsypany. Kolejna teoria tłumacząca to, dlaczego się uśmiecha, dlaczego tak się zachowuje, to dotyczy jego narcyzmu. Mianowicie, no, narcyz będzie. No, ma wyolbrzymione mniemanie na swój temat. Ma poczucie bezkarności, ma poczucie takiego, że jemu się należy, że on jest najlepszy i wspaniały, w dużym uproszczeniu oczywiście. I tłumaczenie jest takie, że on się uśmiecha, ponieważ w pewien sposób. Po pierwsze, no kamera jest w jego stronę, to on teraz jest na scenie, to on opowiada o tym, co się stało, to on gra i dodatkowo jego historia dobrze się sprzedaje. Z jednej strony, okej, okay, jest trochę zaniepokojony, trochę się kiwa, nie spodziewał się, że policja będzie tutaj od razu w jego mieszkaniu, ale z drugiej strony, no, udaje mu się, tak? Bo on mówi, oni kiwają głowami, oni kupują jego historię, przynajmniej mu się tak wydaje i stąd też ten uśmiech. Kolejna teoria jest taka, że może to wynikać z jego neuroatypowości, czyli tego, co kiedyś nazywano zespołem Aspergera, czyli takiego rozwoju mózgu, który przejawia się chociażby tym, że jest trudność w rozpoznawaniu emocji, trudność właśnie w empatyzowaniu i że on nie umie dostosować zachowania do tego, co się dzieje. Każda z tych rzeczy może mieć miejsce jednocześnie, więc tutaj nie szukamy teorii, która najlepiej pasuje, tylko każda w pewien sposób do pewnego stopnia tłumaczy jego zachowanie. Kiedy wiemy na co patrzeć, bardzo wiele rzeczy w tym pierwszym kontakcie z policją, w tym oprowadzaniu po, po domu Łotsa będzie już wzbudzało nasz duży taki niepokój czy, czy poczucie, że coś tutaj bardzo nie gra. Na przykład to, że kiedy przynosi z sypialni pierścionek zaręczynowy i go pokazuje, jakby to miało w jakiś sposób tłumaczyć, że, a no tak, wszystko jest jasne. No bo on to pokazuje, że opatrzcie jej pierścionek, jej obrączka. Kolejna rzecz jest taka, że Nicole, przyjaciółka Shannon, znajduje torebkę, znajduje w, w mieszkaniu, pokazuje, znajduje telefon i Wats już widać, że tego jakby nie, nie, nie przewidział, nie przygotował się do tego, że o oh shit, że te rzeczy są tutaj, no to... Kolejny argument za tym, że ona prawdopodobnie, no, to ktoś wychodząc z domu, zabrałby ze sobą telefon komórkowy, czy właśnie torebkę z różnymi rzeczami. Ale nie tylko, ona zostawiła też lekarstwa. Tak, w torebce były też lekarstwa, co było kolejną taką rzeczą, że no, no, nie, nie wskazującą na historię Watsa, że nic takiego się nie stało, pewnie gdzieś wyszła. No i też jak ta Nicole patrzy na Watsa, ona, mhm. ona wie. My już teraz wiemy, że ona wie. Po pierwsze, mhm. jak Łoc mówi, że. No tak, Shanen powiedziała, że będzie u jakiejś koleżanki, ale nie wiem, co to za koleżanka, i wtedy ta Nicole tak, tak, na, niego, tak na niego patrzy, mm -hmm. w ogóle co ty gadasz. I druga rzecz jest taka, że um, jak znaleźli ten telefon, i Chris nie mógł się dostać do tego telefonu, bo nie wiedział, że Shanen zmieniła hasło, i dopiero Nicole wiedziała, jakie jest hasło. I tak. Tak. No i to, na co zwrócili chociażby ci eksperci z panelu behawioralnego, to to, że, czy, czego ja zupełnie nie wyłapałem, to to, że tak naprawdę właśnie już, już jakby w pokoju wszyscy wiedzą, że Chris jest głównym podejrzanym, poza samym Chrisem. A można to rozpoznać po tak zwanej proksemice, czyli jak są ustawieni w ogóle w tym pokoju. To, o czym ci eksperci mówią, to to, że jeżeli ktoś zaginie i mamy tego członka rodziny czy bliską osobę, to zwykle no, ludzie będą po prostu w naturalny sposób okazywali wsparcie, okazywali empatię, będą raczej się skłaniać w stronę tej osoby, będą często się do niej odnosić, będą wyciągać do niej ręce. A to, co bardzo wyraźnie możemy zobaczyć, że Chris działa jak taki, nie wiem, jak rekin pływający w wodzie, gdzie są ławice ryb. Wszyscy są od niego odsunięci. Właśnie Nicole odsuwa się, obserwuje go. Później ten sąsiad, o którym zaraz powiem, bo to już jest w ogóle najgrubszy kawałek, który też na niego patrzy. No, widać z tą miną taką, że coś tu jest bardzo, bardzo nie tak. Czy nawet sami policjanci. Ale co do policjantów, okazuje się, że policjanci są bardzo chwaleni przez ten panel behawioralny, bo, który docenia w nich to, że widać, że oni. Mają pewną spójną strategię, że oni próbują Watsa wybadać, bo mają go, mają go w pierwszym rzucie, czyli ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny. I to, co się dzieje, że w ogóle nie okazują mu wsparcia. A co to znaczy? To znaczy, że mamy policjantów, jest ten, który to wszystko nagrywa, ma tą kamerę na klacie. Widzimy też innych policjantów, którzy gdzieś tam w tle stoją. I widzimy Watsa na środku, który opowiadając historię, co chwila próbuje złapać kogoś do kontaktu wzorkowego do takiego. Mhm, mm że tak było, prawda? A policjanci tak. Tylko patrzą. Patrzą, patrzą, nawet jeden w pewnym momencie, kiedy tam Łoc będzie w, później, w późniejszej scenie, będzie tłumaczył, że tam co, co, co zaszło, że tam jego narzędzia, że co mu zginęło z samochodu, to jeden z policjantów w pewnym momencie tak zakłada, tak kciuki za swoją kamizelkę. Na no co jeden z tego panelu Bachagalnego zwraca uwagę i mówi, że jak on pracował, współpracował z policją, to że właśnie oni mieli taki zwyczaj odruchowy, że ktoś już. Pieprzy, farmazony, i po prostu niech już te głupoty dokończy, to oni tak właśnie zakładają, że, mm -hmm, że, że już po prostu wiadomo, że coś tu jest nie tak. Sprawa oczywiście zaczyna się nakręcać. Pojawia się coraz więcej policji, zaczynają przepytywać sąsiadów, no bo szukamy Shanen i jej dzieci pojawia się sąsiad, Nate, który mieszka dosłownie dom obok i mówi, że jakby co mam kamerę, która filmuje no, mój, mój dom, mój podjazd, ale też widać kawałek podjazdu rodziny Wattsów. I zaprasza policję do siebie i też zaprasza Chrisa. To jest no, trochę dziwne, może nie dziwne pytanie, jak bardzo oni już go traktują jako osobę podejrzaną, ale Chris też wchodzi do jego mieszkania no i scena jest jak z filmu. To jest już po prostu przerysowana scena. Ponieważ e, mamy tak, mamy telewizor, obok telewizora stoi Chris Watts, na telewizorze właśnie będzie wyświetlany poranek, czyli moment, w którym Chris wyjeżdża do, do pracy, e, i z boku e, sąsiad z pilotem, który puszcza te, to nagranie z poranka, e, które ta kamera nagrała. I widzimy, że Chris, który do tej pory właśnie trochę się uśmiechał, dużo się buja, miał złożone ręce, no po prostu zaczyna panikować. No już, już nie wytrzymuje, zaczyna przystępować z nogi na nogę, unosi obie ręce do góry, kładzie sobie je tak na głowie. Nie, to poczekaj, to ręce kładzie dopiero jak się pojawi tam, co się pojawi. Tak, no ale już wchodzi o to, że szybko widzimy narastający w nim niepokój. A dla Czyli czego... jednak ma emocje, ma jakieś emocje. Strach. Strach, tak? Strach ma, ma strach, czuje zagrożenie i to zagrożenie jest, jego zachowanie, to właśnie uniesione ręce, to przyspieszony ruch jest też tłumaczone na wiele sposobów, od takiego najbardziej bazowego, czyli no, reakcji walka- ucieczka. Jest, y, zaczyna się rozglądać, gdzie może uciekać, zaczyna patrzeć lewo-prawo, czuje się, że powoli zaczyna być przypierany do muru i musi po prostu znaleźć najszybszą drogę ucieczki. I to jest działanie podświadome. To jest... Nie wiem, czy tak jest naprawdę, no, ale jeden z tych ekspertów behawioralnych twierdzi, że on między innymi zaczyna unosić ręce do góry, żeby trochę temperatury z ciała obniżyć, bo, jest mu, bo zaczyna mu być gorąco ze stresu. Kiedy widzimy na nagraniu, jak on samochodem zaczyna cofać do swojego garażu, i tłumaczy, że, a tak, bo ja nam narzędzia muszę spakować do samochodu. I nerwowo zaczyna mówić o tym, że, bo ja zwykle parkuję gdzie indziej, ale bo tam złodziej okradał samochody i mi też majstrował w samochodzie, więc ja zacząłem wypakowywać narzędzia codziennie w, w garażu, więc teraz cofam, żeby je spakować. Kiedy to wszystko opowiada, no, sąsiad patrzy na niego z taką miną. No, widać, że, że zdziwioną i taką, że co, o czym on w ogóle mówi, jaką się dziwnie zachowuje. Policja po prostu słucha: Mów, Wats, mów jak najwięcej. Ale tu jest jeszcze mega taka. Creepy ciekawostka, bo w, w pewnym momencie na tym telewizorze pojawia się reklama. wiesz czego to jest reklama? Hmm. American Horror Story, i tam się pojawia dziecko, jakieś szatańskie, z któregoś nie pamiętam, z którego to jest sezonu. Takie szatańskie dziecko, jest dziecko w łonie matki, tam jakiś szatan tak, tak, tak. czy coś. I wtedy Watson mówi: A no tak, bo ona jest jeszcze w ciąży. To wtedy, ale wtedy to jest. To tak, ale to jest właśnie reklama American Horror Story hmm. i to jest takie, właśnie mega creepy. Mhm. Tak, Watson sam, to jest też prawda, no, Włot sam mówi o tym, że jego żona jest w ciąży dorzuca tę ciekawostkę. Jak widzisz o tańskie dziecko. Tak. I są też jakieś, ja tego sam nie widziałem, patrzyłem w różne materiały, moim zdaniem, to jest troszeczkę takie prze, przesada, że to, chyba tego nie widać. Niektórzy twierdzą, że gdzieś tam pod samochodem cień kawałek, jak ten Łódź kilkukrotnie podchodzi do samochodu i ładuje do niego faktycznie jakieś rzeczy, że podobno gdzieś tam przez chwilę widać. Nogę dziecka, że ona tam rządą córeczkę niby prowadzi do samochodu. No, nie wiem, nie, ja tego nie widziałem, no ale to też jest jakby co? Mówimy jak, o tym, o czym się dużo mówiło przy okazji tej sprawy. No, Wats jest bardzo zestresowany, zaczyna właśnie opowiadać te różne, różne ciekawostki na temat tego, jak, jak to pakował swój samochód rano do pracy. No i. Okej, okay, dziękujemy, fajnie. Policja yy, mówi, żeby ten Łoc już sobie poszedł i tam, że spoko, my jeszcze tutaj chwilę zostaniemy zebrać jakieś tam zadanie od sąsiada, ty już sobie idź. No i Łoc wychodzi. Policjant odwraca się do tego sąsiada i sąsiad po prostu bez chwili od razu mówi, że coś tu jest nie tak, że Łoc się dziwnie zachowuje, że on tak zwykle nie jest taki nerwowy. On zwykle tak się nie, nie porusza sztywno, nie buja się. I nie gada tyle przede wszystkim. I nie gada tyle. Więc yy, Kolejna osoba z turbointuicją, no i, i tak jak Wam kiedyś mówiliśmy, słuchajcie swojej intuicji, bo yy, zastanawiam się na ile to, czy na pewno działanie Nicole, że zadzwoniło tak szybko po policję, no to na pewno jest decydującym czynnikiem w tej sprawie, że tak szybko ona nabrała tempa i tak szybko też doszła do końca. Yy, na ile zachowanie tego Neita, tego sąsiada, na coś wpłynęło, nie wiem, ale pokazuje, pokazuje też, że właśnie że nie, nie schował dla siebie swojej opinii, nie tam nie stwierdził, dobra, niech policja uważa, tylko od razu powiedział, co mu, co mu nie gra, co jest dla niego niepokojące. Ja myślę, że jednak decydującą kwestią było to, że Chris Watts jest po prostu totalnym debilem. Tak, tak. Ja szczerze powiedziawszy, ja, nie, ja jestem w stanie zrozumieć, że człowiek może być zły, że może popełniać złe rzeczy, ale ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być takim debilem jak on. Człowieku, czy ty nie oglądasz telewizji, nie oglądałeś żadnego filmu? Co ty sobie myślałeś, że to, że to ci ujdzie na sucho? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wydaje mi się, że on myśla, że mu to ujdzie na sucho. Z tego względu, że naprawdę duży, duża rzecz to jest to, że on no, w najśmielszych snach, myśląc o różnych ewentualnościach, nie zakładał, że, że tego samego dnia policja będzie w jego mieszkaniu. Że był przekonany pewnie, że kupił sobie co najmniej 24 godziny, że wróci do domu, że posprząta, że tam te torebki pochowa. Ten, że nawet była jakaś tam teoria, że on, yy, ktoś wymyślił, że on pewnie tego telefonu od razu nie wywalił, żeby później z nim gdzieś tam pojeździć, że ona niby gdzieś tam się porusza. No, no dobra, to jest to. Człowieku, wiozłeś w samochodzie zwłoki. Mhm. Jak? Jak też uniknąć wykrycia przez te psy, na przykład tego, jak? Zakopałeś żonę w płytkim, w płyciutkim grobie, do tego dojdziemy, w miejscu gdzie pracujesz, do no. tego dojdziemy, do tego dojdziemy, to jeszcze trochę, e, ale e, po kolei. Drugie tłumaczenie jego głupiego zachowania, takiego jakby tych podstawowych błędów, które zbrodniarze często popełniają, to akurat jest moim zdaniem bardzo, bardzo mądre tłumaczenie i też wynika z jego rysu narcystycznego. To jest to, że narcyz, nawet jeżeli jest bystry, nawet jeżeli tutaj szybko kombinuje, ma wysokie IQ, cokolwiek chcemy o tym powiedzieć, nie ma empatii. Nie ma empatii nie... i jeszcze dodatkowo jakby nierówno przeważa swoje możliwości, swój wpływ, to, że jest wybrańcem, to jest to, że jemu się nie stanie krzywda, że on, że on wszystkich oszuka, że on jest najlepszym aktorem, że on wszystkich zmanipuluje. I to, ten brak empatii i to poczucie bezkarności powoduje, że on kompletnie jest pozbawiony zdolności patrzenia z innej perspektywy na, na sprawę. Że on się nawet nie zastanawia, a co jeśli oni mi nie uwierzą? A co, czy ja się powinienem przygotować na taką ewentualność? Co inni mogą pomyśleć? Czy ta koleżanka mojej żony, na przykład, czy ona teraz na mnie dziwnie nie patrzy? On tego nie umie zrobić. Ale to nie chodzi o to, że oni mi nie uwierzą. Fakty są faktami. Miałeś zwłoki w samochodzie. Jak mogłeś nie wiedzieć, że to jest po prostu fakt nie do, nie do zatarcia, jakby? Nigdy w, taki już w zasadzie. Sposób, że y, mnie nie złapią, że mnie nie złapią, że ja w ogóle nie będę rozmawiał z policją, że to przejdzie po mnie, że tam powiem, że żona chciała mnie opuścić, że wyjechałaś z dziećmi, że spoko. Różnie. No, albo. Może było pentane i działało pod wpływem czarów, bo takie teorie też są i nie po prostu z dupy taka się pojawiła, tylko też mają swoje pewne, bardziej są wyjaśnione, ale o nich też będziemy mieli okazję Wam powiedzieć. Chris Watson to debil, epizod drugi. Tak, epizod, ko jakby kolejny krok. Kolejnym krokiem jest wywiad na podjeździe, gdzie Chris jest w klapeczkach, ma znowu tą swoją pozycję zamkniętą, znowu buja się na boki, znowu się uśmiecha podczas wywiadu i mówi o tym, że właśnie I just want my family back, że chce, chcę, żeby, żeby moja rodzina wróciła. I to też jest bardzo, bardzo głęboko, chyba jeden z najczęściej analizowanych wywiadów, czy takich nagranych fragmentów, na których Wattsa możemy zobaczyć, bo no gościu sprzedaje się tutaj na każdym kroku. Między innymi dlatego, bo w ogóle tego samego dnia, kiedy tego wywiadu udziela, to tak, wypisał swoje dzieci ze szkoły, mówiąc, że już nie będą uczęszczały. Jakby, nie, nie wiem dlaczego. Może był jasnowidzem po prostu. Może tak, może był jasnowidzem. Już kontaktuje się z jakimś agentem, żeby wystawił mieszkanie, żeby jego dom został wystawiony na sprzedaż. Okej. Okay. Chris, co Chris, ty śpałeś, chłopak? Co ty śpałeś, no tak. My no rozmawiać z dziennikarzami. I teraz to, co się dzieje, to jest faktycznie pożywka dla, dla profilerów, dla behawiorystów. Bo tak, poza tymi rzeczami, o których już zdążyliśmy powiedzieć, właśnie to bujanie się, brak mimiki, uśmiechanie się, to prawie w ogóle nie odnosi się do swojej rodziny używając imion. Szczególnie o, o, do żony. Prawie chyba raz mówi Shan'en, e, mówi te osoby, oni, e, albo w ogóle... O, omija jakieś tam mm. o sobie mówi tak. że ja tęsknię że ja miałem okropną noc, że ja tak, tak. nie mogę bez Cały nich czas. żyć ja ja ja, ja 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 tak i że i mówi też często o nich w ogóle w sposób jakiś bezo bezosobowy że wróciłem do domu dom był pusty był niczym e, wymarłe miasto e, i to... nic w nim powiedział nic tak I on nic. chyba powiedział nic nic w Nothing, nim nie było tak? nic w tym domu nie że nikogo ludzi że tam nic w tym domu nie było. W takim głębszej, takiej dokładniejszej analizie, gdzie w ogóle klatka po klatce, fragmenty, a że pauzę wręcz robili na niektórych na jego tych ekspresjach mimicznych, kiedy mówi o swojej żonie, widać wręcz niechęć, że zaczyna, że, że unosi mu się górna warga, eksponuje zęby i że on, że on nie, nie, nie pała sympatią do swojej, do swojej małżonki. O córce raz mówi w ogóle w formie przeszłej, że była... Co też już jakby wskazuje, że, mm, no, że on wie, no, ale też gdzieś to przecieka przez niego. Dystansuje się od całej sprawy, nie mówi o tym. Jakie to dla niego jest. Mówi, ja, 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 ale nie mówi, że to dla mnie bardzo trudne, że cierpię, że jest. Nie, tam... no mówił, że miał traumatyczną noc, że nie mógł spać, że myślał o tym, że nie tam nie utuli ich do snu, mm. że to była dla niego trauma. Taka. Ale nie mówi o nie mówi o, emoc... nie mówi o tym, że jest mu smutno. Nie, nie. mówi o tym, że cierpi. Nie, nie. nie odnosi się faktycznie, bo on nie ma tego, więc on nie ma za bardzo do czego się odnosić. Mógł wygooglać przez mógł. ten czas. Mógł, chociaż Google, by mu sprawdzili, więc to to akurat może chociaż trochę pomyślał wątpię um, uśmiecha się, no to cały czas to, tym, to też y, warto tym powiedzieć e, jego czoło jest jak na botoksowane może ma botoks, no skąd wiesz, jak się tak wy, wypięknił to może sobie zrobił botoks może sobie zrobił, ale tak że, y, i mówiąc, kiedy jest zapytane czy on tam chce powiedzieć to że chce, żeby moja rodzina wróciła i, I just want my family back. Chcę, żeby rodzina wróciła. Nie mówi, wróćcie albo że ktokolwiek coś wie, zgłoście się do policji, dzwońcie, ludzie, nie wiem. Nie ma żadnego momentu, no przez chwilę nawet nie ma, nie ma cienia emocji w jego zachowaniu. Co może trochę jest rodzinne, bo jego matka w sumie z różnych kawałków, co są nagrane ma, ma podobnie do niego. Wniosek z tej części jest taki, jeśli jesteś debilem, nie popełniaj przestępstw. Mhm, mhm. Kolejny odcinek tej pokręconej historii jest na posterunku policyjnym, czyli mamy, tak jak wielokrotnie można na YouTube znaleźć różne przesłuchania policyjne. Jest, jest biały pokój, drewniany stół, drewniane krzesło, jest Chris Watts i jest, są policjanci. Którzy są zajebiści. Tak. Zwłaszcza ta babeczka jest po prostu wspaniała. Jest fenomenalna, tak, jest świetna. No i zaczyna się rozmowa. Cały czas my na tym etapie nie wiemy, ile policja wie, jak dużo, jak dużo tutaj podejrzewają, ale historycznie na to patrząc, no już oni już wiedzą. Oni już wiedzą, tylko teraz zbierają dowody i jakby płyną do celu, płyną do celu. Zaczynają rozmawiać z Chrisem na luzie. Cały te, całe, całe przesłuchanie, właśnie gdzie on był, co on robił, jaka jest, re, jaka jest ich relacja, co może powiedzieć, właśnie o córkach, o sobie i tak dalej. Chris jest aż przesadnie wyluzowany. Jest tak wyluzowany, że właśnie tutaj się zaśmieje, tutaj jakoś tam, nonszalancko coś tam się wypowie. W pewnym momencie go zostawiają chyba z pizzą, i sobie siedzi i tą pizzę je. No po prostu taki gość, no, już to powiedzieliśmy, że on nie przeżywa tych emocji, ale oglądając to, to jest naprawdę. Ten facet poprzedniego dnia, czy na dwa dni wcześniej, zamordował całą swoją rodzinę. Tego samego dnia był w ogóle w pracy i rozmawiał ze swoimi kolegami i koleżankami z pracy. Tego samego dnia rozmawiał z policją i niczego poza tym właśnie zdenerwowaniem, tymi podwójnymi sygnałami po sobie nie pokazywał. No więc taki typ. I ta, ta babeczka, policjantka mu pyta go, że: Słuchaj, Chris, czy taka procedura, tutaj taki pomysł, czy podałbyś się badaniu wariografem, czyli tak zwanym wykrywaczem kłamstw. No i Chris mówi, pewnie. I to chyba jego narcyzm mówi, bo to jest debilny pomysł, nie? I ta, i ta babeczka mu mówi, bo, bo przecież gdybyś faktycznie był winny, to musiałbyś być, być strasznym debilem, żeby się na to zgodzić, prawda? Mm. A on mówi, tak, prawda, no właśnie, czyli jestem no. niewinny, prawda? Tak. Yy, nie rozumiem jednej rzeczy, nawet będąc debilem, yy, <gryw> nawet będąc debilem, <gryw> ale że on ani razu nie poprosił o adwokata. To jest dziwne, że, nie wiem, czy on się naprawdę czuł że nic mu nie gra... Chyba to to, że może myślał, że ta sprawa szybko się skończy. Może uwierzył w to, że policjanci to są jego kumple i że grają do jednej bramki. Nie wiem, ale nie poprosił o adwokata. Hmm. Pojawia się wariograf, zostaje tam te, te różne przystawki do niego poprzyczepiane, ponieważ one mierzą tą reakcję skórno-galwaniczną, napięcia skóry. Ale może powiedzmy, bo tak naprawdę wariograf, oni go ostro wkręcili, bo wariograf to nie, nie jest dowodem. Nie, nie jest dowodem. To prawda, nie jest dowodem, ale to, czego możemy się dowiedzieć, e, po prostu z wypowiedzi osoby, która może się nagle do czegoś właśnie przyzna podczas takiego badania, to już może być dowód. Ale, ale też bardzo często, właśnie psychopaci i socjopaci, oni przechodzą, mimo że mimo że kłamią, to tak. oni jakby zdają, tak? Bo oni właśnie mhm. nie mają tych emocji, oni potrafią się od nich odciąć. A co mierzy właściwie wariograf, on zmierza. On... Mierzy zmiany. W, zmiany w zasadzie w nawilżeniu skóry, tak? tak? I przepuszczaniu prądu przez skórę. Tak, mhm. tak. A, a wiadomo, że jak się denerwujemy na przykład bardzo, tak, to wtedy, wtedy to się zmienia. I to wariograf tylko w zasadzie mierzy. Mhm. Czyli ta, tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego my się denerwujemy. Może nam się coś przypomniało z przeszłości, mhm. tak? Jakieś wspomnienia. Sam Więc... kontekst, że ktoś nas wypytuje o takie rzeczy, że właśnie czy zabiłeś swoją żonę, no to jest. Będąc na postergą policyjnym, to jest cholernie stresujące pytanie, nawet jeżeli jesteśmy niewinni. I nawet, nawet ludzie, którzy, którzy przeprowadzają te, te badania i sami mówili, czy nawet jacyś policjanci, którzy ta, tam czasami sobie dla zabawy to robią, czy na jakichś zajęciach nawet, to oni mówili, że nawet będąc w takiej sytuacji, że to oni uczyli, i oni poddawali się badaniom tylko, żeby pokazać studentom, oni właśnie w tej sytuacji odczuwali stres, pomimo, że wiedzą, że oni nie są o nic oskarżeni, że to nie jest nawet posterunek policji, po prostu są podłączeni do wariografu i sama ta sytuacja bycia przepytywanym jest już stresująca. I bardzo często wychodzi tak, że po prostu nie da się nic powiedzieć, tak? Tutaj u niego, u Krista wiadomo było, że on kłamie, wyszło to na tym wariografie. Mhm. Czasem wychodzi, że nie kłamie. To oczywiście nie zawsze musi być prawda, ale zawsze, czasem wychodzi, że jest, tak? Czasem wychodzi, że nie, a czasem wychodzi, że nie można stwierdzić. I najczęściej, znaczy często nawet wychodzi, że nie można stwierdzić. Mhm. No i to, to jest właśnie możliwość podważenia i te różnice indywidualne pomiędzy ludźmi i ich wynikami, są takie, że dlatego nie jest to traktowane jako dowód, ale no jest, jest używane jako, jako narzędzie pomagające w przesłuchaniu, które właśnie może ten kontekst jakiś stworzyć, bo no, te metody przesłuchania w Stanach są całkiem nieźle przemyślane. I mm, coś ciekawe też, co możemy zobaczyć, że, no, że Chris no, jest, jest odklejony, to jest to, że w pewnym momencie pada pytanie, że czy gdybyś miał sprawić, żeby twoja rodzina zniknęła, jakbyś to zrobił? I, i, a jego rodzina zniknęła no, dwa dni temu. I on na to tam. Że... No takie pytanie, że no, nie wiadomo, jak na nie odpowiedzieć, tak. Gościu, no, no, no dobra. Zebrane zostaje cały ten, cały ten materiał od niego. No i kolejny, kolejny moment ważny to, kiedy policjanci sobie z nim siadają i mówią: Chris, mamy wyniki. Kłamiesz, jesteś ciemniaczem. No i Chris, yy, że no nie, nie jestem, nie, że powiedziałam wszystko. Nie, nie mogę wam powiedzieć więcej. No takie jakieś wymijające, ale mówią może, że no po prostu mamy cię stare. I ten policjant, ten właśnie ten facet, który tam siedzi, tam puka flamastrem w, w jakiś tam notatnik i tam, że dobra, stopyt, it, stopyt, it, przestań, przestań, Chris. Po prostu po prostu powiedz, co zrobiłeś. No, i go przekonali skurczybyka, bo jego prośba jest taka, że czy on może porozmawiać ze swoim tatą. Czy tatuś może mu tutaj się pojawić? No i ojciec wchodzi do, wchodzi do tego pokoju przesłuchań. Policjanci, policjantów tam nie ma, siadają sobie sami. I Ale poczekaj, ja nam... mhm. dodajmy do jeszcze, że to jest oczywiście wszystko nagrywane, i Chris znowu debil tak. o tym. Wie. Tak, nie wie albo nie myśli o tym w tym momencie, że przecież no, jakby to nie jest tajemnica, że wszystko, co się dzieje w pokoju, przysłanie jest bez przerwy nagrywane, ale yy, no, chyba o tym zapomniał, albo o tym nie myślał, bo siedząc z ojcem, pół szeptem, ale mówi tam, że tato dobrze, że, że no tak, że zabiłem ją. Że... Powiedział, że ją skrzywił? Chyba, coś tam sk że musiałem ją skrzywić, tak. nie miałem wyboru. No i tam, że co... I ten ojciec go dopytuje: no, że ojciec w sumie też trochę jak taki policjant, że tam jakby, ale że co, że co się stało? zrobiłeś się krzywdę, powiedz co było, co się stało. No i Chris tutaj chyba na poczekaniu wymyśla historię, że. No bo się pokłóciliśmy i że ona. Chyba o tej kochance wtedy mówi? Wspomina, nie, mam wrażenie. Nie, bo to, jeszcze, bo to chyba jeszcze było inaczej, bo to, to przesłuchanie tam dalej się toczyło mhm. i to oni mu podsunęli tą historię. Mhm. Tak? Po pierwsze, oczywiście o tej kochance. Tylko nie, nie wiem, właśnie, czy o kochance, czy było wcześniej, czy było potem. Mhm. W każdym razie już jak. Y no, Chris jakby zaakceptował fakt, że oni wiedzą, no mhm. i oni mu tak właśnie podsuwali, no ale to, to, że to ona może skrzywdziła dzieci i ty musiałeś mhm. to zrobić, i jakby sprzedali mu taką historię, i potem on ojcu sprzedał mhm. dokładnie tą samą historię. to jest historię. Bardzo ciekawe, że na to zwracasz uwagę, bo faktycznie to jest jedna z technik przesłuchań. To jest to, co jest też wypracowane, że policjanci faktycznie specjalnie dają taką łatwiejszą do zaakceptowania wersję wydarzeń, że właśnie może, może nie zauważyłeś, może tam coś, byłeś może pijany, może coś, tak podsuwają, żeby właśnie zwiększyć te obrony, żeby ta prawda była bardziej łatwiejsza do zaakceptowania. Chodzi o to po prostu, żeby ten człowiek się przyznał. Jak już się przyzna do czegokolwiek, to już to jest, to oni już to mają, za to już, na tym mogą już budować. Chodzi tylko, żeby przełamać te obrony, więc tutaj zadziałało. I on złapał haczyk. On powiedział, że, no, że musiał ją zabić, bo ona, bo mówili o rozwodzie, ona tego nie chciała zaakceptować i udusiła e, obie córki. I on w szale, w amoku, no po prostu musiał. On ją po prostu udusił, bo, 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 bo tak, bo nie był w stanie nad sobą zapanować. Ale też ciekawa jest reakcja ojca. Bo ten ojciec tak jakby. Nie wiem, mój ojciec chyba wpadł w szał, jakby coś takiego słyszał, a ten jego ojciec tylko siedzi i tak. Z drugiej strony ciężko powiedzieć, to sądzę, już taka ostateczna rzecz, że no ciężko nie wiadomo, jak zareagować, pewnie też go może to tak wycięło, żeby tak. <ścoughs> Więc on tam zaczął głaskać po ramieniu swojego syna, zresztą ci policjanci później też zaczęli go głaskać i klepać po ramieniu. No, no bo tak, teraz to już wystarczy te, dalej, te obrony zwiększać, żeby on jak najwięcej powiedział. Ale na tym możemy się też zatrzymać, bo. Mm, Dlaczego wiadomo od razu, że to jest nieprawda? Że on. I to jest akurat kawałek, który, który jest do takiej większej możej analizy, że, który trochę tłumaczy, czy to było zaplanowane i z zimną krwią, to, to zabicie żony to duszenie, czy to było właśnie tak zwany ten crime of passion, czyli pod wpływem emocji w afekcie, że on tam w szale, no to to nie było w szale po tym, jak przeanalizowano rany na ciele. I gdyby, on, gdyby udusił ją e, swoją żonę, gdyby udusił Shannon Gołymi rękami, właśnie w takim gniewie i nienawiści, to e, widać by to było po, no, po ranach. Widać by to było po siniakach na szyi, prawdopodobnie po zmiażdżonej kości gnykowej. Czy to mamy taką luźną kość, która jest w naszej szyi, która pod wpływem duszenia często pęka? E, widać by to było po wybroczynach krwawych na twarzy, na klacy piersiowych i na ramionach. Tego w ogóle nie było. Były lekkie tam, kawały, tam odciski palców, takie w sensie nie, że. Odciski, tylko odciśnięte palce, więc że ten nacisk był intensywny, ale był właśnie taki, nie wiem, metodyczny, taki wypracowany, taki spokojny. Ciężko stwierdzić, dlaczego Shannon się nie broniła. Bo... Ona chyba spała, było powiedziałem, że ona chyba spała. To jest też jedna z teorii. I że ona była jakby leżała y, twarzą do. Te poduszki. Tak, a to nawet. I to nawet kojarzę. potem Chris powiedział, że jedna z tych dziewczynek była jedyną, która się w ogóle broniła. Tak, tak, tak. jedna z córek się broniła. Eee, no, no, ale żona nie, 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 Chris, to są fotografie jego przedramion, nie ma zadrapań, nie, na twarzy nie ma zadrapań, a zwykle, e, kiedy ktoś jest dusicielem, to właśnie tam szuka się tych śladów, też szuka się oczywiście na pod paznokciami ofiary, więc no, Shannon się nie broniła. Eee, ale tak, to więc. To jest to chociażby też pokazuje, to już w dużej mierze tłumaczy. Po pierwsze, że ta, ta teoria jest z dupy jest nieprawdziwa, a po drugie też trochę na temat jego działania, jego psychiki, czyli że to nie było, że on nie pękł, bo bardzo jest wielu obrońców Whatsa, coś ciekawe, i to, to też jest do, do, do dłuższej rozmowy na później, ale z bardzo wielu obrońców szukających, po pierwsze jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego on to zrobił, a po drugie, że w sumie że to można uzas tak jakby wybronić, że on to zrobił. No bo. Kto by tego nie zrobił w jego sytuacji? No, jakaś taka totalna abstrakcja, że on pękł, że tak dużo już, już nie mógł wytrzymać tego napięcia i po prostu, no, każdy w końcu ma jakąś tego, tą granicę, że pęka. To nie był ten przypadek. To było z zimną krwią, na spokojnie, nie czując żadnych, żadnego oporu, żadnego st strachu, stresu, po prostu udusił swoją, swoją żonę. Ale z drugiej strony, no, koleś też nie miał łatwo. Mhm. No tak, nie miał łatwo. Nie miał łatwo. E, nikt tam nie miał łatwo. Żona nie miała łatwo, dzieci nie miały łatwo. To, jest, to był toksyczny dom. E, nic nie tłumaczy absolutnie w żadnym milimetrze promilu nic nie tłumaczy jego zachowania, ale e, obok, można na to spojrzeć. To była trudna sytuacja rodzinna, bardzo, bardzo tam się dużo złych rzeczy zadziało. No i tak. Szanan też nie była aniołem. Nikt nie. Niektóry. A wręcz no. wręcz była nie aniołem. Miała... O czym sobie możemy tak. potem porozmawiać? Porozmawiamy sobie, bo tam różnych możemy się różnych zaburzeń, w ogóle zaburzeń psychicznych doszukiwać u Shanen, ale też pewnych takich no, i ekonomicznych problemów, którymi borykała się ta rodzina i, i totalnej niedojrzałości emocjonalnej członków tej rodziny, krzywdy z różnych, na różne sposoby wyrządzanej dzieciom i o tym też, też będziemy mówili. Mm. Dodajmy może tutaj jako haczyk I matka była jedną Chyba z głównych krzywdzących te dzieci Tak, tak, tak Jeśli oczywiście nie brać pod uwagę Zakończenia tej tak. historii Pomijając y, niepomijalny fakt Morderstwa Chris y, już wszystko stracił nie, Też coś ciekawe Mógł prosić o adwokata I ten adwokat by w odpowiednim momencie Zatrzymał ta, to przysłuchanie, Ponieważ no, znaczy super, że policjantom się udało to zrobić, ale ja tam, adwokaci też się wypowiadali, że oni przekroczyli troszeczkę swoje kompetencje w manipulowaniu w nim, w naciskaniu na niego, w, taki, w takiej presji, w oszukiwaniu go troszeczkę. I, i to każdy adwokat prosty, jakiś tam najmniej doświadczony, by powiedział, że stop, że on nie musi odpowiadać na te pytania, że tu kończymy, musicie tam go wypuścić, teraz gdzieś tam aresztować. Ale można oszukiwać. Można oszukiwać to, policjanci mogą to robić. Tak, jest, jest to jakoś, że właśnie można, ale nie tak, żeby. Nie można kogoś wiesz, nie można przyłożyć pistoletu, zastraszać Oni go nie i przymusili, oni go nie zastraszyli. Mhm. Oni go troszeczkę oszukali, wmanewrowali go, ale. Tak. Chris już po prostu został złapany, więc powiedział, gdzie, gdzie ukrył ciała. To też jest kolejnym, kolejnym dnem tej, tej przerażającej historii, bo po pierwsze jest głupie, ponieważ ukrył ciała w miejscu pracy, a wiadomo, że będzie w pierwszej kolejności sprawdzą dom, sprawdzą jakiś tam samochód, sprawdzą drogę do pracy, z pracy i miejsce pracy. On pracował jako... Osoba, która jest odpowiedzialna za takie pola naftowe, bo pracował w firmie zajmującej się wydobyciem ropy i tam oczyszczaniem ropy, ropą naftową. No i tam są, która ma różne placówki, bo w Stanach tej ropy dużo się tam procesuje, wydobywa. I jedno z miejsc, które, na którym miał nadzór, to były takie zbiorniki na ropę naftową. No stoją takie silosy, dwa obok siebie, czy tam może ich było nawet więcej. No i on zgłosił się wcześniej do pracy, że on tam ma zamiar pojechać, że on tam będzie pracował, wszystko było zgodnie z planem. Tam zawiózł um, ciało swojej żony i obie córki, jak one jeszcze żyły, co jest w ogóle um, koszmarne, no bo one jechały ze swoją... Ale po, poczekaj, tak. jeszcze, jeszcze powiedzmy, bo tutaj jest jedna mhm. ważna rzecz, że on... Jakby zwolnił innych ludzi, którzy też mieli wtedy, wtedy tam być, powiedział: Nie, nie, nie przyjeżdżać, Nawet ktoś wysłał mu smsa, że on też tam jedzie, a Chris napisał mu: czy, czy dzwonili do siebie? Nie, słuchaj, ja sobie tam poradzę. Czyli wiadomo już było, że on tam będzie, że on tam będzie sam, że zależy mu na tym, żeby być tam samemu, tak. więc. Chris, na jakim Głupek. ty świecie żyjesz? No? I tutaj mamy jego głupotę. Głupotą to, że zakopał w płytkim grobie ciało swojej żony. I kocyk ten zostawił gdzieś tam, czy to prześcieradło, w które była zawinięta. Tak, zostawił je swojej ciężarnej żony, nie zapominajmy o tym. Zakopał to ciało obok tych silosów w płytkim grobie. Na miejscu udusił obie córki, jeszcze go jedna córka się broniła, udusił je żonę w domu gołymi rękami, córki zadusił kocem. I nawet jedna czy... córka, która widziała to, jak Chris tą młodszą chyba, czy. Tak, chyba tą młodszą mhm. dusi, powiedział, tatu... powiedziała: Tatusiu, nie rób mi tego, co robisz jej. Więc to tak. w ogóle taka. Tak i wiemy to od niego. On wiemy to tak. powiedział. Mówi to też zupełnie bez żadnych emocji. Mówi też o tym, jak y, ta druga córka y, mówiła tam tato nie i no, chyba to jest chyba coś takiego powiedziała. Chyba Daddy no więc on na luzie opowiada o tym jak jak swoje córki zabija cztero i trzyletnią córkę. Mm. I później ciała, żonę zakopał w płytkim grobie i ciała córek wsadza do dwóch osobnych silosów na, na tą ropę naftową. Dodajmy, że musiał połamać im kości, żeby to się udało. Tu mam, mam problem, bo faktycznie ten doktor Phil chociażby o tym mówi, że musiał połamać im kości. O co chodzi? Chodzi o to, że rozstaw ramion starszej dziewczynki wynosił 9 cali, a otwór tego, tego silosu wynosił 8 cali i że właśnie ten doktor Phil mówi, że musiał połamać im kości. Z kolei w raporcie policyjnym jest informacja o bruising, czyli zadrapaniach na pośladku od właśnie wpychania do tej rury. Ja nie wiem, czy on faktycznie im te kości połamał. Może, ale nie wiem, czy to nie było z kolei jakieś nakręcenie się tego doktora Fila, żeby to zabrzmiało strasznie. Ale połamał, nie połamał, wcisnął zwłoki swojej córki do, do rury, tak? do, do silosu. No, obrzydliwa, obrzydliwa, przerażająca zbrodnia. Drugą do drugiej. Powiedział później policji, że w tej drugiej było chyba mniej, mniej ropy, bo słyszałem większy plusk. No po prostu gościu jest tak odklejony, że, że znowu, że ja się nie dziwię, że się szuka tutaj. Dobra, może on był właśnie w afekcie, może coś tam, może on był pętany, no bo przecież to się w pale nie mieści, żeby być tak kompletnie pozbawionym, To nawet można sobie w podręczniku jakimś przeczytać, że ludziom jest smutno, kiedy dzieje się krzywda im bliskim. Nie, no, że nawet nie umiał tego odegrać w żaden sposób. Nie przygotował się. Nie przygotował się. Um, tak, no, dla niezazdroszczy policjantów, którzy pewnie też są jacyś tam w, w, w bojach zaprawieni, ale tam tutaj może taki disclaimer, że ohydne rzeczy przez najbliższe parę sekund, więc możecie sobie przeskoczyć ale że też wyławiając te, te zwłoki tych córek z, z tych zbiorników, po, po paru tam dniach, to nie było jakieś miesiące przecież później, oni bardzo szybko się dowiedzieli, że się to wszystko stało, ale i tak już ta chyba ropa tak zadziałała w kontakcie z tymi ciałami, że, że tam skóra zaczęła z nich schodzić w tak zwanym deglawingu, czyli deglaving po angielsku to jest ściąganie rękawiczki, czyli ściąganiu, czyli takim schodzeniu skóry z ciała, jak, jak rękawiczka schodzi z ręki, czyli całych płatów, całych fragmentów, obrzydlistwo, no też, no to już nie będę nawet zaczynał mówić co się działo z ciałem ciężarnej żony Łodza, która była zakopana w tym płytkim grobie, no jest potworne, potworne sytuacje, no i mamy wszystkie, wszystkie elementy tej zbrodni już te, zabrane do kupy. Można przeczytać. Ja miałem leki problem z tym, że w jednej wersji możemy wyczytać, że on tam te córki wszystkie udusił, całą rodzinę udusił w domu, w drugiej, że przy tych silosach, że, że mówił, że ta żona udusiła, a potem, że jednak nie. I więc co tu jest prawdą i skąd wiemy, co jest prawdą? No bo what, what's Kombinował, przerzucał na żonę tę odpowiedzialność, ale w sądzie już były tak zebrane dowody na niego, że jeżeli on by się dalej opierał, jeżeli on by dalej twierdził, że to żona zabiła, że on tylko żonę zabił, i tak dalej, to znaczy, że on by się nie przyznał do winy, a nie przyznając się do winy, groziłaby mu kara śmierci. Więc no, to, to chyba mu to. Chyba... Ktoś mu to chyba podpowiedział, wątpię, żeby sam to wymyślił. Może tak. Więc on stwierdził, że ten plea deal, czyli na ugodę pewną pójdzie, taką, że dobra, przyznaję się tak, zabiję całą rodzinę ale mówię to dlatego, bo chcę uniknąć kary śmierci, czyli w sądzie się przyznaję ale tak naprawdę, nie wiem, jak media mnie zapytają jak rodzina mnie zapyta, to wcale nie powiem, że, że te córki zabijają, że żonę tak ale córki to, że cały czas zostawia to w takiej dwuznaczności. To się jakoś nawet nazywa, ten co żonę zrzucił dwie żony rzucił ze schodów i je pozabijał, mm. jest taki film dokumentalny, schody właśnie. No właśnie mam go obejrzeć to no on, się, on się też tak przyznał i to się jakoś nazywa, ale to chyba w Wielkiej Brytanii że właśnie mm. się przyznajesz chociaż wszyscy niby akceptują, że jesteś nie. Winny, mhm. ale tutaj jest odwrotna sytuacja. Mhm. Dobra, cofam, to tutaj nie jest ta sytuacja. Tak i e, więc dostał, dostał e, f, został skazany I został skazany całkiem srogo, bo dostał tak, za trzy morderstwa pierwszego stopnia, za dwa morderstwa pierwszego stopnia za zabicie osoby poniżej 12 roku życia, korzystając z tej pozycji zaufania, czyli w tym przypadku, że jest ojcem. Jeden akt bezprawnego przerwania ciąży, trzy akty ruszania nieżyjącego ciała, czyli ten tempering with, with the body, czyli naruszanie Majstrowanie przez zwłokach. Majstrowania przy zwłokach. Eee, I dostał za to 84, e, pięciokrotne dożywocie, bez możliwości zwolnienia, plus 84 lata więzienia. I kiedy już. już. Został skazany po wszystkim, kiedy trafił już do więzienia. FBI odwiedziło go w więzieniu. Nie wiadomo do końca dlaczego, bo, no bo już jest skazany, a nie ma sensu dopytywać o nic więcej, bo nie można kogoś w tej samej zbrodni skazać po raz kolejny. Więc, no, niby bez sensu, chyba że ktoś był jeszcze w to zaangażowany. Chyba, że FBI chciało jeszcze o inną osobę dopytać, ale no Chris się nie ugiął i nie powiedział. Nie wiemy nic o tym, żeby o kimś więcej powiedział. Ale korzystając z okazji, że policja go wypytuje, stwierdził: No dobra, powiem jak było. I to wtedy właśnie powiedział dokładnie o tym, że tak, zabiłem córki i nie, nie było to w mieszkaniu. To było przy tych silosach i właśnie co te córki mówiły, czy walczyły, czy prosiły o pomoc, czy tam był plusk, nie było plusku. No to o tym już powiedział w tym po skazaniu w tych zeznaniach mm, przed policją. No i tak, Chris Watts jest w więzieniu do dzisiaj i, i pewnie został przeniesiony z jednego więzienia do innego, bo tam był strach o jego bezpieczeństwo, bo dzieciobójcy nie żyją długo w więzieniu. Może kiedyś zrobimy o tym odcinek nawet, bo to jest akurat chyba grupa najwyższego ryzyka śmierci w więzieniu. Dzieciobójcy i pedofile. I pedofile, tak. I tak, i to jest ten kawałek, to jest ten kawałek samej zbrodni. To jest to, jak, jak wyglądały ten dzień, co ten, ale co się stało poza tym, bo ta sprawa jest naprawdę grubo pokręcona. Jest tam bardzo dużo, bardzo ciekawych wątków, no, dlatego zostańcie z nami, bo, bo naprawdę jest, jest czego słuchać. W następnym odcinku postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań. Czy żona Watson, Shannon Watts, była tak idealną matką, na jaką się krowała? Jakie są dalsze losy Krisa Watsa w więzieniu? Czy jego kochanka była nawiedzoną czarownicą? Mhm. No i spróbujemy oczywiście go zdiagnozować, tak jak diagnozujemy każdego naszego tutaj z którym się zajmujemy. Mhm. Więc wróćcie do nas za tydzień. Na dzisiaj to już wszystko, więc koniecznie zostawcie komentarz. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czy macie coś do powiedzenia na temat Watsa? Czy macie swoje własne teorie? Czy macie jakieś pytania, na które możemy Wam jeszcze odpowiedzieć? A tak to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Pa!